Cześć! Witajcie! Dzisiaj, jak widzicie w komplecie, zapraszamy Was na kolejne poszukiwanie grzybów z łazikantami. Jesteśmy w całkowicie nowym miejscu i nie wiemy, czego się spodziewać. W trakcie filmu oczywiście powiemy, gdzie jesteśmy, ale musicie się uzbroić w cierpliwość. Zapraszamy Was na przygodę! Na samym początku naszej wycieczki w las możemy spotkać nasze jedne z najbardziej nielubionych stworzonek, które w lesie nas ostatnio dosyć często atakują, a mianowicie strzyżaki, sarnie. Tak, te paskudne małe muchówki, które siadają na nas i starają się wyssać na naszą krew, chociaż z ciekawostek, jak i ostatnio się udało nam dowiedzieć, to jest taka, że nasza krew jest dla nich toksyczna. Dokładnie. Nasza krew jest dla nich toksyczna i głównymi żywicielami są sarny i jelenie, a nasza krew u nich to tak jakbyśmy my wypili denaturat. Tak przynajmniej jeden z youtuberów twierdzi. Jesteśmy w lasach liściastych, bukowych. O, to dobry znak. Zobaczcie, to jadalny. Jadalny. No tak, zajączek. Zajączek, podgrzybek, zajączek. Nie, no co ty. Zjedzony jest, ale to jest dobry znak. No tutaj coś się szło, coś trącało te grzyby. Ale jak widzicie, grzyby są. Ale to nie jest już zajączek, Sylwuś. To jest zajączek, malutki zajączek. Tak. O, zjedzony trochę. Czyli, ale ja widzę ładnego grzyba. Ładny. Joki. No są, ale widać, że są bardzo robaczywe. Są bardzo robaczywe. Więc idziemy dalej. Wejść głębiej w las i szukać grzybów. Dzisiejszym naszym celem jest oczywiście znalezienie borowików usiadkowanych. Jeden z widzów zapytał mnie, co to są te usiadki. To są oczywiście borowiki usiadkowane. Jedne z najczęściej występujących borowików. A i druga rzecz. Jeden z widzów też napisał, że grzyby nie rosną przy drodze. No jak widzieliście, my znaleźliśmy właśnie przed chwilą zajączki przy samej drodze. Więc grzyby rosną wszędzie i często jest tak, że nawet byśmy się nie spodziewali, gdzie je można znaleźć. No i wchodzimy w nasz docelowy las. Miejsce, gdzie chyba zaczniemy poszukiwania pośród wulkanicznych skał. W lesie liściastym, jak widzicie, w troszeczkę bardziej górzystym terenie. My idziemy na razie tutaj. Wspinaczka na sam start. Jestem. Będzie stromo dzisiaj. Będzie wymagająca wycieczka. Miejmy nadzieję, że się nie zgubimy. Bo nie jesteśmy. Jesteśmy tu pierwszy raz, ale mniej więcej wiemy, jak się kierować. Mamy charakterystyczne punkty na mapie, więc kwestia teraz znaleźć odpowiednie miejsce, żeby szukać grzyby. No jak widzicie, grzyby są. Ale my się skupiamy przede wszystkim na znajdywaniu grzybów jadalnych, tych, których znamy. I te, które trafią serdecznie do naszego koszyka. Ekstremalna wyprawa. Dawno się nie wspinaliśmy, bo ostatnio dręczyły nas też choroby, przeziębienia. Uwaga, bo tu już naprawdę skały, urwiska. I mrowiska. Szukamy grzybów. O, jakie kępy grzybów.
Żona mówi, że bardzo fajny las. No nic dziwnego, sam wybierałem. No ale mamy grzyby. Mamy grzyby. I co to jest? Tego na razie wam nie powiem, co to jest. Jakiegoś jednego mojego wyciągnąłem. Blaszkowe coś. Coś blaszkowego. Ale podsuszone strasznie. Przez co trudno stwierdzić, co to jest. Ale my się skupiamy na usiadkowaniu. Ale jest sucho. Niedobrze. Jest bardzo sucho. Ściółka jest bardzo sucha. O, jakiś muchomor. Możliwe, że czerwieniejący. Chociaż tego nie dałbym sobie ręki uciąć, bo się na muchomorach nie znam. Dosyć trudne tereny do poszukiwania grzybów. Ale zarazem jakie urokliwe. Gdzie nie popatrzysz, tam coś ciekawego. Cześć Milenka. Jak tam? No dopiero weszliśmy do lasu, już się nóżki bolą. To znak, że dawno po lesie nie chodziliśmy. Dawno nie chodziliśmy po górzystym terenie. Ale piękny las. Ale piękny las. Naprawdę bardzo ładny, przejrzysty, czyściutki las. Co znalazłaś? Nasze grzybory? Borowiki? Tak, usiatek, pierwszy usiatek. A raczej dwa. Piękne, zrobiłaś zdjęcie? Tak, jest drugi malutki. Do mnie. Tak, usiatki. Tak, usiatki. No bo przez małą ilość wilgoci, one niestety... Zobaczymy, czy są... Czy w ogóle się nadają do czegoś. Ale z tego co słyszeliśmy, pojawiają się już koźlarze czerwone. Koźlarze pojawiają się od początku czerwca, a niektóre już nawet w maju się pojawiają. Że już koźlarze zależy są. Od gatunku. I nie co? Jest tragedia. O. Zdrowiutki. Widzicie? Pierwszy mój grzybek jest zdrowy praktycznie, no. Ja chcę mieć. Dobra, nóżkę nie, bo widać, że robaczywa nóżka. Daj mi ręce. O. Milenka, masz. Dwa grzybki. No, brawo Ela. Nie ma sprawy. Dzisiaj ty zaczynasz. Ja zaczynam, a ty skończysz. No. Ja skończę. No dobra, to ja idę do auta. Brawo Ela. No nie. Ja chodzę za tobą Ela. Idź mi stąd. Dobra. Wygrywamy. No nie odwracaj mojej uwagi. Prawdopodobnie szedłem w kierunku borowika usiatkowanego, a ty mi odwracasz uwagę. Ty specjalnie to robisz. O, ja coś widzę za to. Ja coś widzę bardzo ładnego, kształtem przypominającego usiatkowanego, ale zobaczymy, czy to rzeczywiście... Nie, to jakiś blaszak. Jakiś blaszak. A, nie gadam z wami. Tak to jest. Szedłem w kierunku borowików i mnie żona odwiodła. Teraz nie wiem, czy coś znajdę. Nie no, mam i ja. Mam pięknego borowika usiatkowanego. Mam naprawdę pięknego borowika usiatkowanego. Piękny, duży borowiczek. Jaki ładny. No śliczny, niepopękany. Może będzie dobry. O, strzemsowanie. Co ty mi kamerę ruszasz? Już zdjęcie, cykłaś? Odsłonić ci bardziej? Dobra, czekaj. Nie będziemy wyrywać żadnych roślinek, bo to nie po to tu przyjechaliśmy. A, może być. No, sprawdźmy. Bo jest naprawdę, o, ale piękna beczułka. Wow. Jaki śliczny. Tylko już widzę, już widać. Zobaczcie, że już tu są dziury, no. O, patrzcie się, co tu się dzieje. Dobra. Mogą być? Zobaczmy. O. Czekajcie, chcę to nagrać. No niestety, dużo tego grzybka nie zostało. Ale zawsze, ale już następny jest. Już następny. Dobra, patrzymy. Prześliczny, no jaka ładna beczułeczka, wykręcamy. O, ale twardy korzeń jest. O, jaki piękny kapelusz. Ale... No trochę jest podjedzony z jednej strony. Ale zobaczmy, bo podejrzewam, patrzcie. Nie. Nie, ale tu może być trochę. Tylko no tutaj tak. Nie, zdrowe. Patrzcie. Wiesz, że daj. No, przepraszam. Piękny, brawo. Jesteśmy na dobrej drodze do... Piona. Jadka.
Piątka, piątki już są i nierobaczywe. A kto wytypował miejsce? A kto wytypował miejsce? A ty chciałeś gdzieś indziej. Nie, ja chciałem tu jechać, kochanie. Słucham. Tak? O, patrzcie się. No ja zamiast się skupić na grzybobraniu, to skupiam się na nagrywaniu. Zobacz, Sylwek. To są też te malutkie? Czy nie? Urowiki usiarkowane, czy nie? Uważajcie, bo są rówki duże. Trzymał, nie, to mogą być, to są trójaki. Dobra. No i widzicie? Widzicie? Moja żona robi wszystko, żebym nic nie znalazł. Idę w dobrym kierunku. No patrz, patrz, grzyby, grzyby, grzyby. O, patrzcie się tu. A tu zajączek. Nie, ktoś był przed nami chyba, albo ktoś strącił go, idąc przez las. Ale to oznacza, że też może ktoś tu na grzybach był, ale pominął grzyba. Jest, w końcu ja znalazłem. W końcu i ja znalazłem, chociaż to już drugi mój. Ale ten już jest stary, podsuszony trochę. A co ja mówiłem o zbieraniu prawdziwków czemuś? Że jak znajdziesz jeden, to powinny się obejrzeć dookoła, bo może się pojawić drugi. Co jest, kochanie? Co ty tam? Dobra, idziemy. Jak coś fajnego znajdziemy, to wam oczywiście to pokażemy. Tylko jeszcze wam rzut na ten piękny las, na tą górkę i to, gdzie szukamy. Bo jest naprawdę ładnie. Dobra, ostatnio widzieliście moją euforię w stosunku do tego, jakie grzyby znajdowałem, ale to muszę wam pokazać. Patrzcie się tu! Szybko, gigant! Dobra, zostawiamy go na razie, niech moja żona zrobi zdjęcie, ale to jest przepotworny. Pokaż swoją rączkę na tle tego grzybka, Szymuś. No kapelusz jak dwie ręce Szymka. Pięknie. Ale to nie koniec. Patrzcie się tu, patrzcie się tu. Patrzcie się tu, jaki piękny, jaki cudny. Ja widzę następnego, tylko nie wiem co to. Trochę podeschnięte, no bo oczywiście brakuje trochę wilgoci. No właśnie tutaj, ale to chyba nie, to jakiś trójaczek. I tak to znalazł gigantyczne. Patrzcie. Kolejny gigant. Patrzcie się tu. Poczekaj, to ja zrobię. Ale piękny. Do mojego koszyczka. O, on się nie nadaje. On jest spleśniały od spodu. No ja go pokazywałem przecież. Ja go znalazłem. Patrzcie. Stary też. No ja już go pokazywałem. Tak? Tak. Zobacz. Dziurka zalepiona? Tak, zalepiona. Piękniutki. Korzeń. Oj, korzeń zjedzony, widzicie? Zaraz zobaczymy, czy kapelusz się nada na coś. Bo na razie to nie wygląda. Proszę, Milenka. No powiem wam, że kapelusz jest ok, w miarę. Nie ma jakiejś tragedii. Idziemy tutaj, weźmiemy tego i idziemy po następnego grzyba, bo Szymon znalazł. Idzie z usiadkiem do mnie, dobra. Ten się nada. No, śliczny usiadkowany, byczułeczka piękna. Trzymaj kamerę, Szymuś. Nagrywaj. No i zdrowy. Jakieś te grzyby takie. A nie do mojego? A, do, przepraszam. Do Szymka. Dobra. No, trzeba tu się rozglądać. Bo naprawdę ładne grzyby. No ale ktoś tu pokroił. Ktoś tu był przed nami. Ktoś tu chodził parę dni temu i zbierał grzyby. No dobra, powiemy wam, że jesteśmy między Groblą a Kłonicami w lasach. Ledwo włączyłem kamerę, a moja żona znalazła kolejnego grzyba. A tu mamy piękny okaz gołąbka. To jest gołąbek. A to one nie są usiadkowane, bo to są usiadkowane. Są usiadkowane tylko ze względu na bardzo małą ilość wody. Ich kapelusze po prostu pękają, nie ma wilgoci. Tam widzę grzyba olbrzymiego. Tam widzę, zaraz tam podejdziemy. Dobra, weźmiemy te dwa. Te, co moja żona znalazła, chociaż czuję, że raczej tutaj. No ale oczywiście na tych stokach jest troszeczkę więcej, jakby, wydaje mi się, że jest troszeczkę więcej wilgoci. Zobaczcie, jak się ze mnie leje. Dzisiaj jest naprawdę gorąco. Dzisiaj 29 stopni ma być. Tak, ma być dzisiaj 29 stopni, jest potwornie gorąco. Dobra, wchodzimy trochę wyżej, zaraz sprawdzimy te grzybki. Bo są bardzo przesuszone. Korzeń, nie? Ale Ela, o dziwo, kapelusze są w miarę. Tak, kapelusz. Kapelusze ok. Ja lubię grzyby. O, ten nie.
Jeden z dwóch, jeden był niestety roboczywy. Ale dzisiaj moja żona szaleje, szaleje. To, co ona dzisiaj wyczynia. O, wymiata, tak. Moja żona dzisiaj wymiata. Ale szok. I teraz powiem wam tak. Będzie euforia. Będzie euforia jak na poprzednim grzybie. Grzybobraniu, Boże. Już sam się plątam tym. Patrzcie się. Jeden potężny, tylko spleśniały go, więc go raczej zostawimy. Ale patrzcie się. Patrzcie się. Stój się mu. Stój. Stój. Stójcie. Stójcie. Patrzcie tu. Tu jest. I tu jest kolos. Gigant. No potwór. Potwór. Wow. Więc zostajemy tu i tutaj będziemy łazić. Ale jak widzicie, ale potwory, ale giganty. To jest grzyb. To jest grzybol, bym powiedział. Teraz sprawdzimy, czy do czegoś się on nadaje. Kochanie, widziałaś go? Ale piękny zapach. No Milenka, pochwal się koszykiem. Ładny koszyczek już masz. Ładnie zapełniony. Patrzcie się, następne dwa. Ledwo wyłączyłem kamerę i następne gigantyczne. Tato wpadł w trans. To kwestia, czy coś z tych grzybów uda się uratować. No jedną ciężko ręką sprawdzać. No one są chyba zjedzone, tak mi się wydaje. Brawo kochani. Dajcie tacie, pokaż sobie. Taki jest. To nie jest stary, tylko jest podsuszony. Dobra, rozglądajcie się tu, bo to, że ja znalazłem, to nie znaczy, że... Ojej. No zobaczcie się. No gąbka. Niestety. Grzybek nie do zebrania. Niech zostanie w lesie, niech się rozsiewa. No, żona znalazła kolejny gatunek grzyba. Tym razem to nie jest usiadkowany, tylko... Maślak, tak? Maślaczek. Ale pięknie pachnie. Maślaczek. Pięknie pachnie. Ale śliczny. Albo to nie jest maślak, tylko podgrzybek, zajączek. Ciężko się nagrywa i jednocześnie grzyby sprawdzę. No wyciągnij. Zajączek, tak jest, będzie do sosu. No, trzymaj, sprawdzimy korzeń. Czyściutki, wrzucaj do koszyka. Będzie do sosiku. Pierwszego sosiku grzybowego w tym roku. No ale naprawdę jest dzisiaj potwornie gorąco. Potwornie duszno, zanosi się chyba na deszcz. Zanosi się na deszcz. Ale fajnie, fajnie, że kontynuujemy grzybobranie i tym razem prawdopodobnie wyjdziemy już naprawdę z sytym koszykiem pełnym grzybów. Nie tylko równiny, ale i również Pogórze Kaczawskie. Już dało nam grzybki. Obalony grzyb. Patrzcie się, ktoś obalił zdrowego grzyba, ale piękny. To nie. Patrzcie się, no przecudny. No zdrowiutki grzyb, obalony zdrowiutki grzyb, a tam widzę następnego. Za tą dziurkę. Patrz tata, jakiego miałem. No właśnie, widziałem go. Piękny. Trzymaj, Milenka, trzymaj. Idź tam, tak, w tamtą stronę idziemy. Więc żona idzie tam dołem. A ja z Szymonem pójdę górą. Tu tędy pójdziemy. Będziemy się mieć na widoku, Ela, w razie W. Szymuś, jak ci się podoba las? Bardzo fajny. Fajny, prawda? Zobaczcie. Jak to niesamowicie wygląda. Teraz będziemy musieli zejść, ale pójdziemy na razie tędy. No tutaj na razie nie widzę nic. A schodzimy w dół do mojej małżonki. Zobaczcie jakie. Ła, osuwiska. Nie wiem, którędy tutaj zejść. Szymuś, masz pomysł? No tędy raczej nie, Szymuś. Musimy wejść wyżej, obejść tamtędy. Chodź. Musimy obejść, a w międzyczasie oczywiście szukamy grzybów. Trochę dalej ja. Poczekajcie. O cie! Widzisz to, Szymon? Tak. Jaki potwór! Jaki piękny! No, Szymon, no nie jest taki duży jak tamte, ale jego noga jest przecudna. Zatykamy. Ja cię, Szymon, trzymaj i nagrywaj grzyba. No tu bym się nie spodziewał. Szykowaliśmy się do zejścia. No noga taka. Okej, okay, cały. Piękny, cały grzyb. Niemalże w 100% zdrowy. Wow. Dobra, rozejrzyjmy się tu, Szymuś. Nie schodzimy na razie, tylko się rozglądamy. Bo może jeszcze coś tu jest. No ale tutaj stosunkowo więcej grzybów jest zdrowych. Widzę następnego.
Kochanie! Ela! O, widzicie, gdzie jest moja małżonka? Zobaczcie, jakie tu są przewyższenia. Hej! Tam na dole, tam jak mój palec brzydko pokazuje, tam właśnie moja małżonka wędruje z córką. A my będziemy musieli zaraz jakoś tam zejść, tylko najpierw znaleźliśmy grzyby. Więc tak, tu mamy jednego. Mamy gigant. Który jest przewrócony. Przewrócony przez kogoś. I koło niego też jest. Trzymaj. Nada się. Szymuś, szukamy tu, szukamy. Był jeden, może być drugi, trzeci, czwarty, piąty, a nawet szósty. Chodź, pójdziemy jeszcze kawałek, zobaczymy, może gdzieś tu będzie łagodniejsze zejście. No tu raczej nie będzie łagodniejszego zejścia. Raczej nie, ale ja tu widzę, Szymuś, od grama prawdziwków. Borowików usiadkowanych. Patrz, następne. Podsuszone. Ale tego chyba nic nie będzie. Takie mam dziwne wrażenie, bo jest stary. No, no nie za stary. Ten zresztą też, zostawiamy go. Idziemy dalej. I już przy mojej małżonce. Moja małżonka znalazła kolejnego borowika usiadkowanego. Milenką znalazłam. Z milenką znalazłaś, tak? No dobra, wyciągaj milenka. Dasz radę? Musisz wykręcić. Po mróweczka chodzi, poczekaj. No. A ten wygląda Oj tak. Zostawiamy go. Niech sobie leży. Tak, idziemy dalej. Przepiękne tereny. Świetne tereny do poszukiwania grzybów. Pełno mrowisk. Nie tylko do poszukiwania grzybów, ale również do spacerów. Bo są naprawdę niesamowite. Kochanie, co? Kanie widzisz? O, to trzeba iść nagrać, bo kani jeszcze nie nagrywaliśmy. Kania, tak, ruchomy pierścień. O, jest tak, chociaż powiem wam, nie, ruchomy, jak widzicie. Widzicie? Czekajcie, bo nie wiem, czy widzicie. O. Jest ruchomy pierścień tu. Można go ściągnąć, do góry dać. Więc to jest na pewno kania. Jakieś czarne grzyby. Jakieś stare, przesuszone już. Lejkowe. Lejkowce? Nie. Lejkowce pojawiają się dopiero w sierpień, wrzesień. Teraz jeszcze dla nich jest za szybko, Szymuś. Bo mamy połowę czerwca. Połowę czerwca mamy, a teraz możemy liczyć na właśnie borowiki usiadkowane. Prawdziwki się pojawiają już. Maślaki wszelkiego rodzaju, kurki. Ale to jeszcze nie te wszystkie grzyby, które standardowo zbiera się jesienią. Na przykład podgrzybek brunatny pojawia się dopiero we wrześniu, w sierpień, wrzesień. Więc trzeba jeszcze poczekać. Tak samo lejkowiec dęty, nie? Patrzcie się. Co się stało temu grzybowi? Ja się zastanawiam. Czy jakieś dzikie zwierzę biegło i potrąciło? Potrąciło. Zostawimy go. Niech już tak leży, jak leży. Tu widzę, że następny rośnie. Też wyrwany, przesuszony. Nie wiem, może ktoś hobbystycznie chodzi i wyrywa grzyby w lesie. I zostawia je. O, tam widzę. Tam widzę. Tam widzicie pewnie już z daleka. Nawet dwa są obok siebie. Teraz idziemy w dół już, do strumyka. Do strumyczka będziemy szli. Szymuś, tam jest. Tam jest. Patrzcie się. Zobaczyłem tylko ten kapelusz. Dobra, bierzemy tego. To wracamy do tamtych dwóch i tamte dwa sprawdzimy teraz. Ale powiem wam, że są te grzyby mniej zjedzone niż te, które zbieraliśmy w zimnej wodzie. Między zimną wodą a karczewiskami. No wybieramy teraz te, oj Boże, ale tu stromo. Dobra, jeden i drugi. Patrzcie się, czwarty gatunek grzybów jadalnych. Kureczki. Mamy kureczki.
Niestety koszyk mi uciekł. Niestety uciekł mi koszyk. Tak, ten las sobie zostawimy na inny raz. Bo na pewno tu wrócimy. Ale co ciekawe, ja tu widzę kości. Widzę kości. A widzę też grzyby. Widzę grzyby. Patrzcie się. Nawet przy drodze. Usiadkowane rosną. Co to za grzybek? To jest inny już. Krasnoborowik. Krasnoborowiczek. Bierzemy krasnoborowiczka takiego zjedzonego, czy go zostawiamy w lesie? Nie, w lesie zostawimy. Dobra, zostawimy. Ale widzicie? Już to jest czwarty, piąty gatunek grzyba, który dzisiaj spotykamy. Więc tutaj można powiedzieć śmiało wysypie. Ale ja już czuję, że idzie deszcz. Zobaczcie tutaj. Też jest borowik. Czerwona noga. Nie jest niejadalny. Tak. I podejrzewam, że to może być właśnie ten borowik szatański. Więc go zostawiamy, nie zbieramy go, nie podnosimy, nie dotykamy. Niech sobie rośnie. Jeżeli się mylę, to napiszcie. Ale no mi się wydawało, że to jest właśnie borowik szatański ze względu na bardzo jaskrawy odcień nogi i jasny kapelusz. Mało prawdopodobne, że mam rację, ale zawsze istnieje takie ryzyko, więc lepiej zostawić takiego grzyba, jak nie jesteś się pewnym. I szukać dalej, szukać grzybów, które są jadalne. W tym wypadku na pewno takie jadalne są borowiki usiadkowane, które są tutaj przed nami. No już ze względu na to, że jest ich tak dużo, to już nie robią takiej furory, ale zobaczcie. Jeden, drugi, a tu jaki piękny grzyb. Jaki cudny. Boziu, ale pięknie czerwony. To będzie gołąbek. To będzie gołąbek. A tu mamy następnego grzybu. I tego już podejmiemy. Tu zostawiam. Idziemy dalej powolutku. Będziemy już wracać, bo zanosi się, że może dzisiaj popadać jeszcze. Jest na tyle duszno, że może się nawet przydarzyć burza. A lepiej w trakcie burzy nie być w lesie, bo jest to dosyć niebezpieczne. A teraz będziemy już wracać, mówię, w kierunku, którego przyszliśmy. Tylko troszeczkę niżej. Moja żona już idzie ścieżką, zamiast szukać grzybów, to ona już ścieżkami sobie spaceruje. No ładnie, ładnie. Co, już się poddajesz, Kicia? Nie. Że po błotku sobie chodzisz? No tak, za mną, w las, szukać grzybów. Nie za mną, ale gdzieś koło mnie można iść. Ale że mnie gapa, żona zobaczyła, ja przeszedłem nad. Patrzcie się. Jaki piękny borowiczek. Piękny. Oj, twarda noga. No i zdrowy korzeń. Rekonesans grzybowy, na który się wybraliśmy, żeby sprawdzić nowe miejsca, okazał się bardzo, a to bardzo owocny. Gołąbek czerwony. Znajdujemy tutaj różnego rodzaju grzyby. Naprawdę jest ich sporo. Prawdziwki usiadkowane. Udało się znaleźć borowika, krasnoborowika ceglastoporego, jakieś podgrzybki, kurki, więc naprawdę, naprawdę fajnie to zaczyna wyglądać i można powiedzieć śmiało, że zaczął się wysyp na całego. Tak wygląda po zebraniu wszystkiego do jednego kosza. W końcu można powiedzieć, że mamy koszyk prawdziwych, pięknych grzybów. Borowików, dodatkowo borowików. A to jeszcze nie koniec naszej wyprawy. Jeszcze coś się może tutaj nam wydarzyć. No i warto przypomnieć, że możecie nas wspierać. Oczywiście tylko przypominamy, nie zmuszamy. Ci co chcą, ci co uważają, że robimy fajną rzecz, że warto nas wspierać, no to zachęcamy, zapraszamy. Jest kilka wariantów, z których możecie skorzystać. Za każdą oczywiście dziękujemy i każda oferuje coś innego. Tak, tak, a może dzięki temu będziemy mogli, żeby nasz kanał się rozwinął, kupić nową kamerę. Tak, każde takie małe, nawet najmniejsze wsparcie jest na wagę złota, bo pamiętajcie, że każda nasza wyprawa to paliwo, to oczywiście praca na komputerze, więc energia. Dlatego zachęcamy was.
wspierajcie nas, a my będziemy wam pokazywać piękne grzybki, ciekawe tereny, no i oczywiście świetną ekipę, która... Z dobrym poczuciem humoru. Z poczuciem humoru, dobre czy niedobre, to już kwestia, że tak powiem, gustu. Natomiast zawsze coś ciekawego wam przekażemy, coś ciekawego pokażemy i zawsze możecie liczyć. Nie ma, zawsze możecie liczyć na cotygodniowy film od łazikantów. No chyba, że nas to pani jakieś choróbsko. No chyba, ale to zawsze my coś wykombinujemy dla was. My jeszcze idziemy i jak widzicie po drodze pojawiają się grzybki. Jaki ładny, tak, bardzo ładny. I pewnie jeszcze trochę nazbieramy, natomiast my już tu, że tak powiem, kończymy standardowe nagrywanie. Standardowe grzybobranie filmowe. Oczywiście może się pojawić jeszcze przebitka później z tego, jak wygląda kosz, albo jak wygląda piękna droga, którą będziemy wracać do auta. Ale na tą chwilę zapraszamy was do subskrypcji naszego kanału. Chodźcie na nasze portale społecznościowe, Instagrama i Facebooka. Dajcie łapkę pod filmem. Kliknijcie w dzwoneczek. I wspierajcie nas w każdy możliwy sposób. Trzymajcie się. Pa. Do zobaczenia. Pa!